Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i chcę Was powitać w nowej serii w trybie kariery. Będziemy grać zawodnikiem, jednym zawodnikiem. I tutaj wybrałem sobie ligę szwajcarską i klub Neuchâtel Xamax. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem ten klub, nazwę tego klubu i wybiorę sobie tutaj zawodnika. Już sobie go wybrałem. O, jest tutaj. Lirdon Mulay, jest to Szwajcar, który ma 57 overalla, ale ma 3 gwiazdki sztuczek i 4 słabsze nogi. Jak na pozycję SPO, moim zdaniem 3 gwiazdki sztuczek bardzo się przydadzą. Wiadomo, no, mogą, 4 też są lepsze, ale 3 gwiazdki da się coś z tego zrobić i postanowiłem wybrać jak na razie oto tego zawodnika, no bo sam grałem zawodnikiem w mojej karierze poprzedniej, nie na kanale. Zawodnikiem, który miał 3 gwiazdki sztuczek i 4 słabsze nogi i grało nim mi się bardzo dobrze. On ma tutaj równowagę 82, przyspieszenie 72, ale to da się wyrobić. Gorzej z wytrzymałością, bo nie wiem jaką on tutaj ma. Jeżeli będzie miał słabą, to na pewno będziemy musieli mu podbijać tą wytrzymałość. No i o co chodzi w tej serii? No wiadomo, musimy zdobyć jak najwięcej tytułów itp. Będziemy starać się do coraz lepszych klubów awansować i wygrywać z nimi oczywiście albo Ligę Mistrzów, albo Ligę Europy. No i w sumie ta seria zakończy się albo gdy osiągniemy w sumie już wyboostowane statystyki, albo po prostu zakończymy sobie karierę nim i tak to się zakończy właśnie seria na tym kanale. Jeżeli byście chcieli w następnej FIFA, albo może i jeszcze w tej, zobaczymy jak to będzie, więcej odcinków z trybu kariery, to dajcie mi znać, a ja będę je robił, bo już nie chce mi się szczerze trochę WT grać, bo no, to już jest ten etap FIFA, gdzie ta gra powoli umiera, no i chce się grać w coś innego. Nie ukrywam, że planowałem tryb kariery od jakiegoś czasu, no i dopiero teraz postanowiłem się zabrać za niego. Okej, a więc akceptujmy sobie i przejdźmy dalej. Tak, chcę rozpocząć karierę właśnie nim. Oczywiście wszystko będzie włączone. Długość połowy 6 minut. Trudność meczu, no legendarnym, bo legendarnym moim zdaniem jest to dobry poziom do kariery. Tutaj nic nie będę zmieniał. Przechodzimy sobie dalej. No i tutaj informacje, że podpisujemy kontrakt i dołączamy właśnie do klubu Neuchâtel Xamax. No i mamy tutaj za chwilę pierwsze spotkania sparingowe. Wiek mamy 20 lat. Jest to dobry wiek. Oczywiście będą też kariery się pojawiały z nieco starszych i doświadczonych zawodników, ale też, żeby dłużej pograć, będę grał też młodszymi zawodnikami. Tutaj mamy podstawowe cele. Średnia ocena na mecz 6,0, jeśli chodzi o co najmniej 5 bramkach, strzelaj lub asysty przy nich. Utrzymaj celność podań na poziomie co najmniej 65 i wypracuj sobie okazję strzeckie minimum 30. No, łatwe jak na razie cele, no bo nie oszukujmy się, jest to początek naszej kariery. Oczywiście, jeżeli będę rzadko wchodził z ławki albo znaczy wystawiany w meczu, bo FIFA akurat nie ma czegoś takiego, że siedzisz na ławce i ktoś cię wpuszcza. No, ale niestety tak to już jest. W PES-ie chyba się dało, że z ławki można było wchodzić, ale też nie jestem do końca pewien. No ale jeżeli będziemy mało wystawiani w składzie, no to oczywiście poproszę o wypożyczenie, żeby grać oczywiście więcej. Zróbmy sobie pierwszy trening nasz, co tutaj by było poprawić najlepiej. Tutaj wyścig z czasem, a tutaj wytrzymałością. Ojeju, wytrzymałość ma 34. Czyli tak jak z moim poprzednim zawodnikiem, będę musiał mu robić cały czas treningi z wytrzymałością. Niestety ten trening jest tylko jeden i to jest głupie, że
To jest właśnie na poziomie łatwym ta wytrzymałość. Nie ma na przykład trudnego z wytrzymałością podniesioną, tylko jest to jedno ćwiczenie, no ale zawsze to lepsze jedno ćwiczenie niż w ogóle, bo 34 wytrzymałości to jest naprawdę coś masakrycznego. Tutaj co by jeszcze tu można było poprawić? Podania do bramek. Myślę, że wyczekiwanie podań prostopadłych nam wpierw sobie zrobimy. Z podań jest coś jeszcze? Już nie. Ze strzelania. Tutaj gry ofensywne, adept. Możemy sobie spróbować na poziomie trudnym. Też te ćwiczenia na poziomie trudnym nie są aż wcale takie, jakie mogłyby się wydawać. Tutaj stałe fragmenty, rzuty wolne też sobie weźmiemy. I w obronie przecinanie podań myślę, że będzie najlepsze. No i zróbmy sobie nasz pierwszy trening w klubie. Oczywiście z czasem będę wycinał już te fragmenty z treningiem, będę Wam pokazywał oceny końcowe, ale jak na razie ten pierwsze treningi możemy sobie rozegrać. Ten trening jest akurat bardzo prosty, bo omijanie pachołków i wyprzedzanie tego zawodnika nie jest bardzo trudne. I wytrzymałość sobie dzięki temu łatwo nabijamy. Czasem będę też robił inne ćwiczenia z dribblingu, ale jak na razie chcę sobie podbić tą wytrzymałość. No i tutaj ocena łatwo zdobyta. Teraz wyczekiwanie podań prostopadłych. Musimy podać właśnie L1, wcisnąć L1 i trójkąt, żeby nasz zawodnik wykonał podanie prostopadłe. No i teraz trzeba tylko wykończyć akcję. No i mamy bardzo proste punkty, bardzo proste zadania. Czasem niestety właśnie takie wrzutki lecą, ale też się zdarza, że mój zawodnik dobiegnie do tych piłek i padnie bramka. Niestety akurat to podanie było bardzo niecelne. To natomiast już wyszło perfekcyjnie. Czy to nasz zawodnik wykorzysta? Tak, wykorzystał. Tutaj nie wiem, czy nasz zawodnik dobiegnie. No niestety nie, ale jest ocena B, więc nawet jak będzie ta ocena, to raczej ją zaakceptuję. Chociaż może jeszcze tą A. No jednak A zrobiliśmy na spokojnie, więc nie muszę powtarzać tego ćwiczenia ani nic. No i okej, teraz gry ofensywne, adept. Tutaj akurat na samym starcie jest trochę ciężej. Jak widzicie, mój zawodnik ma 48 wykończenia. To trochę ciężko będzie tutaj właśnie te akcje wykańczać, ale myślę, że sobie jakoś tutaj poradzimy. Będę tutaj klepał z moim zawodnikiem, ale czasem też sam będę starał się przeprowadzać akcje. Oczywiście jak będzie mecz, to będziemy grać tylko zawodnikiem moim, no bo nie oszukujmy się, jest to kariera zawodnika, a nie menadżera. Więc wolę grać tutaj z komputerem w mojej drużynie. I jest to na pewno bardziej ciekawsze do oglądania, bo nie mam pełnej kontroli nad meczem i wszystko się może wydarzyć. Pierwszy odcinek będzie właśnie taki z dużo tłumaczenia, co będziemy robić właśnie. Ale już takie inne odcinki będą bardziej normalne. Ojeju, co to był za strzał? Właśnie nie spojrzałem, którą on ma lepszą nogę. Wnioskując po tym strzale z lewej nogi, to raczej ma prawą. Jeszcze tutaj się upewnię. Tak, raczej tutaj prawa noga jest jego dominującą. Myślę, że to ćwiczenie sobie będziemy musieli powtórzyć. Chyba, że zrobimy ocenę B, to wtedy nie będę tego akurat powtarzał. No jest B, to nie powtarzamy tego. Jednak nie musimy. To jest rzuty wolne. No, celność rzutów wolnych ma bardzo też niską, ale o to w tym chodzi. I ja lubię akurat kariery grać z lepszymi zawodnikami, no bo lubię widzieć, jak mój zawodnik się rozwija i patrzeć na jego statystyki po treningach. Zobaczmy teraz, czy wejdzie. No, weszło do bramki.
A jej, nie siadło w ogóle. To ćwiczenie raczej będziemy sobie musieli już powtórzyć, bo wątpię, że uda mi się ocenę B tutaj zdobyć. No tak, to już sobie od razu je powtórzę. Okej, okay, ładnie tutaj siadło. A jeszcze chcę wam powiedzieć, ile meczy będziemy grać mniej więcej na odcinek. Myślę, że z 2, z 3 mecze. Czasem może być jeden mecz, ale myślę, że raczej z dwoma powinienem dać radę, no spokojnie, nawet i z trzema. No i myślę, że tyle meczy wystarczy na jeden odcinek z kariery. Ok, jest ocena, nie musimy już tego powtarzać. No i zostało nam ostatnie ćwiczenie, przecinanie podań. Jest to ono bardzo proste. Zawsze też wolę sobie zrobić te ćwiczenia w obronie, bo przydadzą się w meczu, na przykład przy odbieraniu właśnie piłek, gdzie na pozycji eśpo zdarza się czasem, oczywiście, gdy akcja jest przeprowadzana w środku pola i zamiast środkowego pomocnika defensywnego musi czasem to być właśnie też eśpo. Raczej będzie ocena. Tak dokładnie, jest ocena. No i pierwszy nasz trening zakończony. Wszystkie dobre oceny. No i mamy pierwszy wzrost naszego overalla, który wynosi teraz 58. I zaraz będzie raczej pierwszy mecz. Tutaj jeszcze mamy informacje. Losowanie grup UEFA Champions League. Tutaj jest PSG. Czy grupy są podane? Tak dokładnie. Real Madrid, Club Bridge. No, jednak nie przeczytam tego, bo to się bardzo szybko zmieniło. No ale jak widzicie, grupy są następujące. No i zapowiada się ciekawe. Tutaj mamy też transfery, które były na początku, oczywiście, na początku tego sezonu. No ale akurat o nich wiemy. Czasem to są takie dziwne transfery, że naprawdę są tutaj dziwne transfery, ale my mamy tutaj pierwszy mecz, w którym zagramy. Zagramy wpierw właśnie EA Champions Trophy i to jest nasza grupa. Nie znam żadnych tych klubów, ale mam nadzieję, że uda nam się wygrać pierwszy nasz mecz. Oczywiście poziom legendarny. Zobaczymy, czy wygramy, czy jednak poniesiemy klęskę. Gdzie tutaj ja jestem? Jestem na pozycji HP. Gramy trójką obrońców. No, jest to naprawdę ciekawe doświadczenie, bo jeszcze nie grałem w tej FIFA formacją z trójką obrońców. Oczywiście w karierze, ale też w Ultimate Team nie zdarzało mi się nią grać. No i przejdźmy do meczu. Pokażę wam oczywiście tylko najciekawsze okazje z meczów. Nie będę wam pokazał całego meczu, no bo nie oszukujmy się, trochę by czasu zajęło to. Więc zmierzymy się z klubem z Niemiec. Nie wiem z jakiej. Oni są ligi, czy z trzeciej. Pierwsze kopnięcie piłki, zobaczymy, kto okaże się zwycięzcą w tym meczu. Rzut rożny dla naszych rywali. Zobaczmy, czy coś z tego wyniknie. Rzutka w pole karne, wybicie.
To jest szybka kontra. Aż piękne wysunięcie. Tutaj podaję prostopadłe. Czy wykorzystamy to? Jest asysta, pierwsza asysta dla naszego zespołu. No i prowadzimy 1 do 0 w 15 minucie bodajże. Spojrzałem się na zegar. Pięknie tutaj rozklepaliśmy, nasza drużyna i Karlen wykończył to prostym sposobem. Znowu dobra podanie do Karlen. Nsolo, ale tutaj piękna bramka i wygrywamy 2 do 0. 5 minut po strzeleniu pierwszej bramki. Pięknie tutaj strzelił Cullo. Zobaczmy powtórkę. Z pierwszej piłki idealnie. Bramkarz nie miał szans. No i mamy wynik 2 do 0. Pierwsza akcja. Groźna akcja rywali. Jest zagranie w pole karne, ale nasz bramkarz interweniuje. Karlen, czy będzie 3 do 0? Faulowany Karlen. Mamy rzut karny dla naszej drużyny. Kto będzie go wykonywał? Pan Cullo, jeżeli dobrze z twarzy kojarzę. Czy będzie 3 do 0? Broni Froman. Tak dokładnie, no Cullo strzela. Przepraszam, jakbym czasem mylił ich nazwiska, no ale pierwszy raz spotykam się z tymi piłkarzami, więc nie kojarzę do końca ich nazwisk albo pseudonimów, ale z czasem pewnie przyzwyczaję się do nich, chyba że pójdę na wypożyczenie. Tutaj się wystawiam, czy mi poda piłkę, no niestety nie mi, ale była niebezpieczna sytuacja. No 3 do 0. Myślałem, że tutaj mi komputer poda, ale niestety no Cullo tutaj strzelał, ale bramkarz tak miał problemy z interwencją. A więc po pierwszej połowie mamy wynik 2 do 0. Mamy jedną asystę, ocena 7,9. Jak na pierwszy mecz bardzo dobry w naszym wykonaniu. A my przejdźmy sobie do drugiej połowy spotkania. Karlen, ajajaj. Blisko było na podwyższenie wyniku. Naprawdę niewiele brakowało. Zobaczmy, że nam przeciwnie atakuje, ale strzał został zablokowany. Piękne podanie do Nucolo i jest bramka na 3 do 0. Gromimy tutaj zespół rywali, nie mają z nami szansek na razie. Wątpię, że odrobią. 3 do 0, spokojny wynik. Nucolo schodzi. Strzeli z dwóch bramek w tym spotkaniu. Niestety po ostatniej aktualizacji Copa Libertadores nie pojawiają się nazwiska przy zmianie, tylko same numerki, więc czasem nie jestem pewien, kto za niego wchodzi. Nie wiem, kto za danego zawodnika wchodzi, no ale mówi się trudno. Taka już jest FIFA.
No i mamy koniec tego spotkania, wynik 3 do 0. Pierwszy mecz uważam za udany. Mieliśmy asystę, nie zdobyliśmy bramki, ale bardzo dobry mecz. Zona bodajże jest to 7-6. Najlepszym zawodnikiem meczu był Rafael Nuzzolo. Który zdobył dwie bramki. No i zobaczmy sobie jeszcze oceny menadżera. Wystaniesz klasą z tymi świetnymi podaniami prostopadłymi. Świetna orientacja, dobra robota z tym asystą. Ładna asysta po pięknym podaniu prostopadłym. Twoje cenne i szybkie, krótkie podania pomogą nam utrzymać się przy piłce. No dobrze, to by było na tyle z tego pierwszego odcinka. Ponieważ był to odcinek pilotażowy, zagraliśmy tylko jeden mecz i myślę, że na ten odcinek to starczy. W następnym odcinku będą już raczej dwa mecze lub trzy. A ja Wam w tym momencie dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie łapkę w górę oraz suba. Na razie, cześć.